Cześć kochani, witam Was serdecznie w mojej kuchni na kanale Smakowite Dania i zapraszam do przygotowania tradycyjnych świątecznych uszek. Będą to uszka z suszonymi grzybami, które idealnie komponują się z czerwonym barszczem. Zapraszam do oglądania filmiku. Przygotowanie uszek rozpoczynamy od namoczenia suszonych grzybów w zimnej wodzie na około 2 godziny. Wymoczone grzyby gotujemy do miękkości w osolonej wodzie, a następnie odcedzamy. Woda z grzybów może nam się przydać na przykład do barszczu. Odcedzone grzyby drobno siekamy. Cebulę również drobno siekamy. Na rozgrzanym maśle podsmażamy cebulę i posiekane grzyby. Dodajemy bułkę tartą i całość mieszamy. Farsz doprawiamy mielonym pieprzem i solą. Do przestudzonego farszu wbijamy jajko i całość mieszamy, aby uzyskać spoistą masę. Na stolnicę wsypujemy przesianą mąkę, robimy w niej dołek i wbijamy jajko. Dolewamy gorącą wodę i wyrabiamy elastyczne ciasto. Ciasto rozwałkowujemy na dość cienki placek. Za pomocą literatki lub kieliszka wykrawamy z niego kółka. Na środek każdego kółka łyżeczką nakładamy porcję farszu, koło zlepiamy jak na pierogi, po czym złączamy oba przeciwległe końce. Uszka wrzucamy na osolony wrzątek. Gdy wypłyną, wyjmujemy łyżką cedzakową. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na bloga smakowitedania.blogspot.com.